Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Jezus opowiedział uczniom przypowieść. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę wokół swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig z ciernia, ani krzaka jeżyny, nie zbiera się z niego winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Jesteśmy bardzo spragnieni Bożego Słowa, zwłaszcza kiedy dzieją się różne rzeczy na świecie, kiedy w naszym życiu dzieją się trudne rzeczy, potrzebujemy, żeby Pan Bóg do nas przemówił, co mamy robić. A nawet nie tyle, żeby nawet mu powiedział, co mamy robić, ale dał przede wszystkim jasny znak, że jest z nami. To ostatnie zdanie z tej Ewangelii, z obfitości serca mówią jego usta, odnosi się do nas oczywiście, ale również Bóg z obfitości swego boskiego serca mówi do nas. Chce nas pokrzepić, chce dać nam siłę. Zobaczcie, już na samym początku tej mszy świętej, nie wiem, czy ktoś to jakoś wychwycił, w tej modlitwie, która jest akurat przepisana na tą niedzielę, akurat ósmą niedzielę zwykłą, były słowa: Wszechmogący Boże, spraw, niech pod Twoimi rządami dzieje świata toczą się w pokoju, a Twój Kościół niech bez przeszkód Tobie służy. Niech dzieje świata toczą się w pokoju. O to się modliliśmy. O to się modli dzisiaj cały Kościół Święty. Podczas każdej mszy świętej. Podczas każdej liturgii godzin, którą dzisiaj i kapłani, i siostry zakonne, i wielu wiernych świeckich sprawują. O to się dzisiaj modlimy. Ale Pan Bóg nie tylko chce tych modlitw naszych słuchać, chociaż to bardzo ważne i dobrze, że otwieramy przed Bogiem nasze serca.
tu w sanktuarium jeszcze przed kilkunastoma godzinami, można powiedzieć, w nocy od 9 wieczorem do jeszcze 2 nad ranem modliliśmy się wielką rzeszą ludzi. Było jeszcze dużo więcej ludzi niż tutaj teraz. Wszystkie te ławki były zajęte. Może ktoś z was uczestniczył w tej modlitwie przez radio, przez telewizję czy internet. Modliliśmy się o pokój dla świata, ale nie wiem, czy to też wybrzmiało, ale to trzeba podkreślić. Modliliśmy się najpierw za nas, za nasze serca, bo pokój światowy zaczyna się tu i każdy mógłby wskazać najpierw na swoje serce właśnie. Tu jest źródło pokoju, bo tutaj, w tym miejscu, w naszym sercu, mieszka albo chce mieszkać Bóg, a On jest dawcą wszelkiego pokoju i dobra. W Nim jest nasze zbawienie. I dlatego tak to jest ważne. I dzisiejsza ta liturgia słowa też idzie w tym kluczu. Dobrze, że możemy ją wysłuchać dzisiaj właśnie w tym kontekście też tego, co się dzieje. Bo każdy pyta, co mam robić, co ja mogę zrobić. I może wielu już też wykonało jakiś uczynek miłosierdzia, który tak bardzo ważny jest. Przecież Pan Jezus mówi, że wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. I ludzie naprawdę pięknie się mobilizują. W internecie można zobaczyć wiele różnych zbiórek. Ludzie się gromadzą, jeżdżą nawet samochodami, żeby zawozić potrzebne środki dla uchodźców czy dla tych, którzy walczą o swoją wolność, niepodległość. To bardzo piękne. I zobaczcie, że miłość zwyciężyła nienawiść. Bo jak wiemy, że nasze stosunki, nasza przeszłość z narodem ukraińskim jest trudna. A pomimo tego potrafimy pięknie działać w imię Chrystusa. Trzeba to mówić. Trzeba to podkreślać, że Polska potrafi zachować się jak prawdziwi chrześcijanie, katolicy. Mamy w sobie miłość, mamy w sobie przebaczenie, to piękny owoc. To już właśnie jest ten z tych owoców, o których tutaj mówi, które się rodzą w sercu, dzisiejsze słowo, liturgia słowa. To jest ten piękny owoc i za to bądźmy wdzięczni Panu Bogu i rozwijajmy to. Mamy zwyciężać miłością. Miłość zwycięża nienawiść i może kto wie, jakimś dobrym owocem z tego wszystkiego, co się dzieje, z tego zła, będzie to, że nasze narody dojdą do pojednania już w pełni. Jak piękne są wzruszające słowa, czytałem wczoraj też w internecie, jak dzielą się Ukraińcy. Nie wierzyliśmy, że ze strony Polski tyle dobra może popłynąć ze względu na tą przeszłość. To jest piękne i bądźmy świadomi tego, że jesteśmy piękni w tym. I trzeba być z tego dumnym. Ale jeszcze właśnie, nasze serca i tak rodzą się w nich wiele różnych myśli, wiele różnych napięć. Pewnie nieraz ktoś już może chociaż raz pomyślał, że chciałby, żeby dyktator najeżdżający może odszedł z tego świata. Ile razy może już ktoś to pomyślał, w takich nerwach nawet. To nie jest może jakaś taka wola, że my komuś chcemy krzywdy, ale tak pomyśleliśmy, żeby to się skończyło. Taka nasza reakcja obronna na to wszystko, co się dzieje. Nie możemy sprawić, że czyjaś nienawiść sprawi, że nasze serca zatrują się nienawiścią. Ksiądz Jerzy Popiełuszko przypominał, zło dobrem zwyciężaj. Nie mogę, chociaż nawet doznaję krzywdy, nie mogę pozwolić na to, żeby moje serce opanowała nienawiść i złość. Nawet jeżeli ktoś krzywdzi, to jest też sprawdzian naszych serc. Dzisiaj bardzo ta liturgia słowa się odwołuje do naszych serc. Bo zanim pomyślimy o innych, zanim pomyślimy o tym, co się dzieje za granicą, co się dzieje w sercach rządzących polityków, najpierw musimy pomyśleć o swoim sercu. Co się w moim sercu rodzi? Czy właśnie z obfitości tego serca usta nie mówią? Może to jest też coś, co demaskuje moje serce, że może ono jeszcze nie potrafi kochać doskonale, że nie potrafi może wybaczać, że nie potrafi może poskromić jakichś komentarzy. Co się rodzi w moim sercu? Co jeszcze Chrystus musi uzdrowić? Wczoraj tutaj bardzo mocno modliliśmy się pod przywództwem ojca Leszka. 3 godziny i był różaniec, i różne modlitwy, i wyrzekanie się zła. Bardzo piękne i bardzo mocne, takie przejmujące. Oddawaliśmy Panu Bogu wszystkie sfery naszego życia. Właśnie po to, bo to była ta nasza duchowa walka,
która służyła po to, żeby moje serce nie zostało podbite przez grzech, że tutaj musi się dokonać zwycięstwo Chrystusa, a ono dokonuje się wtedy, kiedy On panuje, kiedy panuje we mnie Jego Ewangelia, miłość, która jedyna jest w stanie zwyciężyć nienawiść. Dlatego o to też dzisiaj chcemy się modlić. I tak jak dzisiejsze i pierwsze czytanie i Ewangelia pokazują, że tak jak po uprawie drzewa mówi mądrość Syracha, świadczy jego owoc, tak mowa o zamyśle serca człowieka. Nie chwal męża przed wypowiedzią, to bowiem jest próbą dla ludzi. Czyli pokazuje Syrach, że w sercu tutaj się wszystko dokonuje. To, co wychodzi na zewnątrz, czasami nas demaskuje. I nasze myśli, i nasze zachowania. Więc dzisiaj chcemy zaprosić na nowo Chrystusa do naszych serc. Dzisiaj, zanim pomyślimy o tym i modlimy się też i o ustanie tego wszystkiego, tej wojny, ale módlmy się przede wszystkim, żeby nasze serca były Chrystusowe zawsze i wszędzie, w każdych okolicznościach. Żebyśmy właśnie nie mieli takiego momentu, że zaczniemy coraz mieć większą belkę w naszym oku i szukać drzazgi wokół innego. Najpierw strzeż swojego serca, mówił Stefan kardynał Wyszyński, błogosławiony, bo z niego wypływa życie. Z niego wypływa życie. Tu jest źródło życia. I tak jak Pan Jezus mówi, że tutaj się rodzą wszystkie i dobre uczucia, i te złe. Strzeż swojego serca. Ono jest, Pismo Święte mówi, niepoprawne czasami. Ciężko je okiełznać. Niech Chrystus nich panuje. A kiedyś chcemy osiągnąć to zwycięstwo. Teraz w tym czasie jesteśmy, jak mówi święty Paweł w liście do Koryntian, podlegamy jeszcze grzechowi, podlegamy temu prawu, które nas ciągnie w dół, prawu grzechu też, śmierci. Chcemy właśnie w dzień zmartwychwstania, w niedzielę, żeby Chrystus pochłonął naszą śmierć. Dlatego tak ważna jest niedziela też, bo niedziela jest dniem zmartwychwstania. Chrześcijanin musi co tydzień zmartwychwstawać, co tydzień podnosić się ze swojego grzechu, kiedy trzeba skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Tu w sanktuarium zawsze taka możliwość jest, podczas każdej mszy świętej. Nie lekceważmy tego. Walka duchowa jest wtedy wygrana, kiedy żyjemy w łasce uświęcającej. A chcemy ją wygrać. Chcemy rzeczywiście należeć do Chrystusa. To bądźmy konsekwentni. Bądźmy wytrwali. Bądźmy Panu Bogu wierni. Bo jawimy się jako źródła świata w świecie. Trzymajmy się więc mocno słowa życia. Jak mówi święty Paweł w liście do Filipian. Dzisiaj śpiewaliśmy to przed Ewangelią. Jawicie się jako źródła światła w świecie. My mamy być tym światłem. Nie przynosić ciemność. Nie przynosić lęk. Nie jakiś zamęt. My jako ci, którzy stoimy przy Chrystusie, umocnieni Jego zmartwychwstaniem, jesteśmy wezwani do tego, żeby być świadkami nadziei. I świadkami właśnie Chrystusa, który jest potężniejszy niż wszystko. Niech to słowo życia w nas zakiełkuje. Niech nas Chrystus dzisiaj tu umocni. Złóż Mu za chwilę podczas tej najświętszej ofiary całe swoje życie, wszystkie swoje lęki, bo mamy prawo się lękać. Ale też Chrystus chce nas tutaj umocnić. My nie mamy być ludźmi, którzy żyją w permanentnym, stałym lęku. Chrześcijanin jest dzielnym wojownikiem, bo umocniony przez Chrystusa. Dzisiaj daj Mu się umocnić. Otwórz całe swoje serce. Bo nie tylko z obfitości serca mówią usta, ale kiedy otworzysz serce, to Bóg obficie to twoje serce napełni. Dokona się spotkanie serca Bożego z moim sercem. Dzisiaj to serce Boże każdy z nas, przystępując do Komunii Świętej, będzie mógł otrzymać. Ta Komunia Święta to najbardziej właśnie Boże serce, które daje nam Jezus żywe, umęczone, prawdziwe. Przyjmij Go.
przyjmij jego serce i daj mu przekształcić się, umocnić się. On tego chce, on chce cię umocnić. On cię tu zaprosił dzisiaj, żeby dać ci siłę, dać ci nadzieję, uczynić cię swoim światłem w świecie. Amen.